aici, la canale. Spalați în Dunăvă. Încă sunt dat. La stică, hăba. Încă mă începă. Să țină vreo. Doamna pogoda. Spalți și ceciu-o. Zăbrauem și așteptăm să-și zăbrauem. Și am scoșit sobie la dor. Bă, la ta. Bă, da, pe mine, hăba, chine dure. Bă, mie li bici. Nie wiem czy jeszcze są, ale ja już dalej nie jadę, bo to jest zaczyna kapać. Więc myślę, wyskoczę może, chyba tu mu się uda trochę poszaleć, zanim nie zacznie padać. To tyle dzisiaj będzie. Chyba tylko tyle dzisiaj. Męczę dalej te godziny, o już zaczyna kapać i to mocniej trochę. Męczę te godziny, żeby dojechać do stówy na tym leśniku, bo na tym miałem 5 dych. Na tym 5 dych, a na tym stówa, to 150. I zaraz pęknie 150, a czekam dlatego, tak czekam na to, żeby pękło. Bo ja lubię sobie o równym liczniku robić wymianę oleju. Żebym dokładnie wiedział, żebym nie zapomniał. Chociaż i tak sobie zapisuję. Mam taką ściągę na warsztacie i sobie piszę stan licznika o te godzin, kiedy wymieniam olej, kiedy czyszczę film powietrza, bo czasem jak się nie kurzy, to jeszcze ze 3, a nawet 4 razy na filtrze bez czyszczenia. Także z tym filtrem to też trzeba pilnować tych rzeczy. Olej i filtr powietrza. Nie najważniejsze kwestie, które odpowiedzialne są za żywotność silnika i wszystkich jego elementów. Panowie, no bo olej przecież to czyści wszystko. Trzeba często wymieniać. Jak jesteś przy kasie, to nawet co 5 godzin. Niektórzy wymieniają co 8, co 9. Ja wymieniam co 10, bo to godzin. Olej w szyni, zaś olej w szyni biegów. Wymieniam co 30 motogodzin. Bo w skrzyni biegów tak się nie zużywa. Tam nie ma wybuchów. Tam się nic nie jara. Nikogo ważnego. Zatem mogę sobie tu pojeździć. Skoro nikt tu nie jeździ. A tu co to za chwila? Strzalił wydech! Jak mu gazuję, mu ujmę, to on wtedy strzela. A z halogenem! A jeszcze pojeżdżę sobie z halogenem, jak będzie zima. Zimie to, ale odpada. O, tu się stanie. No już drzwi, cholera. Pojeździłem i zrobiłem dopiero 1/10 godziny. 99,7 plus 50. 150, a już deszcz tak wali, że trzeba uciekać. Chyba będzie trzecia część tego, prawie 150. Prawie 150.
Jadę gdzieś do lasu, może w lesie nie będzie tak padać. Panie, rozpadało się trochę. Chyba dzisiaj nie pojeżdżę, już chyba gdzieś dalej nie jadę nawet. No i znowu nie zdążę tych motogodzin zrobić, ale chyba wymienię olej od razu, no bo to nie ma co czekać. Chyba że jutro jeszcze. Patrzcie, kurde, no. Ale jajca. No wcześniej nie mogłem wyskoczyć. I maszynka nawet 150 nie dociągnie jeszcze. 99,8 i 50. Ale nie, to nie będę się bawił w dyszkę, bo w dyszkę dorobię, to nie. Wymieniam od razu olej. Od razu w silniku i w skrzyni biegów. Bo w silniku wymieniam co 10 godzin, motogodzin, a w skrzyni co 30. No akurat tak wyszło, że w skrzyni też do wymiany. To jest tu 0,7 i tu 0,7 wychodzi. 0,75. No to 2 litry trzeba mieć. I to jeszcze, i wymienię ten olej i tyle by było. I jeżdżę dalej, panie. Tutaj paliwko tylko dobre lać, bo niekiedy się zdarza, że paliwko jest jakieś kijowe i to nie tylko ja, to inni też mówią. Że mi się też zdarza, że on nie chce jechać, on szczela. Mi się to podoba, jak on szczela. Ale z tą jazdą jest różnie, no. Nie wiem, czy to nie szkodzi silnikowi, bo niektórzy mówią, że szkodzi. No ale co zrobię? Przecież nie będę sprawdzał paliwa wcześniej. Wiecie, jak to jest. Czyli pa, pa, pa! 150 motogodzin wybiło, panie i panki. Panie i panki. Wybiło 150 motogodzinek Hondy. Aż nie mógł brzmi, panie. 150! Takiej burzy. A może go piorun pierdyknie zaraz przy 150, bo jeszcze dwie dyszki. To akurat dojadę, to będzie. No i panie, maszynka. Nic nie robione, tylko zawory. I szprychy raz mi się poluzowały, no chyba z 10 razy. Ale tylko tyle by było i maszynka jeździ. Kto wie, kto przede mną ile tam było jeżdżone, ale nie dużo widać. Ktoś w trampeczkach sobie jeździł po ranczu. Jakiś cowboy z Kalifornii. No. Dobra, to jadymy, papami. Dobra, to zrywam się z tej Kalifornii. I 150 wystrzeliło. Jeżdżę dalej i bawię się. No to trzymaj, Kasie. Do zobaczyska. Hej! Yeah.